Cześć kochani, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Q&A zespołu Portamento. Przygotowałem sobie tutaj dzisiaj karteczkę z pytaniami. Jeszcze dzisiaj drukowałem Wasze ostatnie pytania. Pytanie pierwsze. Świetny vlog, fajne brzmienie gitary w Sławomirze. To z tego Line 6'a. Zagraj te riffy solo. No dobra. Cześć, witajcie w moim studiu nagraniowym. Tutaj notabene powstają wszystkie nasze, cała nasza muzyka do teledysków. No i wszystko co robimy to nagrywamy tutaj. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten preset do Sławomira, który mam zrobiony, no to jest taki preset rytmiczny, zrobiony na podstawie takiego wzmacniacza. Gitarzyści będą wiedzieli o co chodzi, Mesa Boogie, takiego stworzonego bardziej do cięższych rytmów. Natomiast ja sobie zrobiłem taki preset, w którym zastosowałem też taki trik delayem. Użyłem delaya po to, żeby zrobić takie wrażenie gitar na stereo. Także posłuchajcie sobie samego tego presetu, jak brzmi. Teraz przełączę Wam na ten trik delayem mój. Natomiast jeżeli chodzi o same riffy do Sławomira, no to normalnie gram to prosto. No i brzmi to tak, jak słyszeliście, także zapraszam Was na kolejne pytanie. Mam pytanie, jakiego systemu używacie do nagłośnienia akordeonu? Nie podkładajcie nic, jak gracie marsza, milej będzie posłuchać marsza. Pozdrawiamy zespół Amaret z Płocka. No zaraz Wam pokażemy, czego używamy do nagłośnienia akordeonu. Natomiast jeżeli chodzi o marsza, no to wiecie, żeby nie przedłużać tych vlogów, to trochę ten marsz jest pocięty, więc jakby chodzi o same ujęcia z kamery, więc muza byłaby pocięta. Nie wiem, czy to by dobrze brzmiało. No ale pomyślimy, może nagramy kiedyś marsza. Jeżeli chodzi o nagłośnienie akordeonu, to używamy setu prezenterskiego AKG, czyli tak naprawdę mikrofonu krawatowego. No jest to bardzo fajne rozwiązanie w tym momencie. Paweł ma tutaj założone na basy. Dlaczego akurat set prezenterski, a nie jakiś tam mikrofon AKG do kompletu C, nie wiem, 516 czy 518 jest taki mikrofon? Dlatego, że po pierwsze jest to tańsze rozwiązanie. Dlaczego tylko nagłaśniamy basy? Dlatego, że akordeon potrzebny nam jest głównie do biesiady, a jak jest biesiada, to ja śpiewam i goście śpiewają, więc akordeon tylko musi dawać tło i musi być słuchać, w jakiej tonacji gramy, żeby goście słyszeli, więc tylko basy nam są potrzebne. Jakby Paweł jeszcze miał prawą rękę nagłośnioną i by zagłuszał, to by zagłuszał to, co ja śpiewam. Więc nagłaśniamy tak naprawdę tylko do biesiady akordeon w formie właśnie tutaj tego secika. No ten mikrofon krawatowy, powiem Wam, że bardzo ładnie zbiera. No pomimo tego, że to jest mikrofon set prezenterski, no to on jest tam przy basach zamontowany. No i przy biesiadzie całkiem fajnie sobie radzi, nawet jeszcze jak Klaudia się kręci z tamburynem blisko basów, no to jeszcze zbiera troszkę Klaudię. Mi ogólnie takie rozwiązanie pasuje, no jest to bardziej budżetowe rozwiązanie. Cały ten set nagłośnieniowy prezenterski z tymi mikropartami zapłaciliśmy około tam 700 kilka złotych, więc no jest to jakieś tam w miarę tanie, fajne rozwiązanie. Można do tego sobie dokupić taki mikserek, jest taki też zapinany na pasek AKG. Do tego mikserka dołącza się drugi mikrofon i wtedy sobie można jeszcze wioliny nagłośnić, nie? Wszystko fajnie, ale kiedy kupicie raka na ten mikser, bo te weselne stoły średnio pasują? No słuchajcie, raka na mikser, no mamy taki krzyżak, natomiast jest tak, że na ten stoliku dużo fajnych rzeczy nam wchodzi, potrzebnych. Tutaj mamy mikser, mamy rekorder do nagrywania dźwięku liniowo z miksera, mikrofon bezprzewodowy, jakiś tam telefon zawsze sobie leży, laptopa do puszczania muzyki w przerwach, który trzeba włączyć. No i tutaj są mikroporty, od mikrofonu bezprzewodowego, od tego mikroportu do nagłośnienia akordeonu. Myślę, że no w miarę okej to wygląda. Wiadomo, że to jest wesele i tam może sobie biały stół z obrusem stanąć.
nie przeszkadza to absolutnie w niczym. Natomiast jeżeli są takie rozwiązania, że sala nie ma, załóżmy, stolika dla nas, no to wtedy się męczymy z tym krzyżakiem właśnie. No i tą resztę rzeczy sobie gdzieś tam lokujemy po podłodze. Mam pytanie, jakiego subwoofera używacie? No właśnie dzisiaj pierwszy raz testujemy nowy subwoofer, który kupiliśmy w tym tygodniu, ponieważ wcześniej używaliśmy subwoofera do naszego poprzedniego zestawu nagłośnieniowego, który sprzedaliśmy, zostawiliśmy tylko bas, aczkolwiek no już troszkę ten bas był za słaby i teraz kupiliśmy oryginalny subwoofer, taki jaki powinien być w zestawie z naszymi kolumnami, czyli jest to JBL Eon 618S. No jak na razie daje radę, dzisiaj testowaliśmy, zobaczymy na większych salach, już nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie. Mam pytanko, jak sprawują się JBL-e? Macie jakiś equalizer dodatkowy? Jak ustawiacie sprzęt pod daną salę? Słuchajcie, no nie mamy dodatkowego equalizera, korzystamy jedynie z tego, co jest na mikserze. Miksujemy sobie osobno każdą ścieżkę. Natomiast jeżeli chodzi o te kolumny, no to sprawują się świetnie. Można je połączyć Bluetoothem i tak naprawdę tam jest equalizer parametryczny. Za chwileczkę zobaczycie to na przebitce. No i właśnie dzięki temu equalizerowi parametrycznemu przed każdą imprezą, każdą kolumnę sobie możemy ustawić. Jeżeli jakieś tam częstotliwości się sprzęgają albo coś, no to wycinamy dane pasmo i to już jest taka equalizacja. W sumie no nie jest potrzebny dodatkowy equalizer, więc kolejny klamot jakby nam odchodzi. Jeżeli chodzi o subwoofer, no to subwoofer też się pięknie łączy z telefonem i z telefonu można sobie poustawiać, od jakiego zakresu on ma działać, więc no świetna sprawa, jeżeli coś będzie dudniło na danej sali, no tak jak tutaj dzisiaj, no to już tam trochę obciąłem. Zróbcie jakiegoś miksa piosenek live na osobnym filmie, pozdro z Małopolski. Słuchajcie, no postaramy się coś zrobić, mam nadzieję, jak będziemy mieli troszkę więcej czasu, to postaramy się nagrać. Natomiast jak mamy wesela, no to ciężko jest nagrać nam, jak gramy. No zazwyczaj, jak zauważyliście, jak ja nie gram, to wtedy nagrywam, jak gra Paweł z Klaudią. No często jest tyle rzeczy na głowie, że zapominamy o tej kamerze, żeby ją tam zapiąć na statyw, żeby nas sfilmowała. No ale postaramy się zrobić wam jakiegoś takiego secika live, żebyście sobie zobaczyli, w czym montujecie filmy. Filmy montuję ja osobiście, używam do tego celu programu Sony Vegas. Dlaczego akurat ten program? Ponieważ jest bardzo intuicyjny. Tak naprawdę swoją przygodę z montowaniem filmów zaczynałem na Adobe Premiere, który na pewno wszyscy znacie. Natomiast no jak pierwszy raz odpaliłem Vegasa, to wszystko stało się tak intuicyjne, dużo bardziej proste niż w tym Adobe, że po prostu przesiadłem się. No jakoś mi pasuje, jest sporo tutoriali, jak czegoś nie wiem, to zawsze odpalam YouTube'a i sobie oglądam jakiś tam tutorial, jak coś tam zrobić. Także Sony Vegas, oryginalną wersję możecie nabyć już za około tam 200 parę złotych, nie wiem, 250 czy 60 złotych. Jest to wersja jakaś tam Studio czy Platinum, jakaś bardzo, no taka w porządku wersja, którą możecie sobie oryginalnie nabyć na Allegro albo w jakimś innym sklepie. Kolejne pytanie. Gdzie zakupiliście pokrowce na sprzęt? Szukam i nie mogę znaleźć. Będę wdzięczna za pomoc. Pokrowce zamówiliśmy z takiej firmy, od takiej pani, która szyje, ogłasza się na Allegro. Pokrowce uszyte na zamówienie pod wymiary takie, jakie nam pasowały. Tak samo te przegródki są porobione też, bo tak chcieliśmy. Mamy cztery takie w zasadzie torby. Dwie torby są na światła. Tutaj Klaudia akurat wyciąga światła w tym momencie z przegródkami. Tu jeszcze jest jedna torba na światła. Jedna torba, w której jeżdżą wszystkie statywy. No i jedna torba z moimi tam rzeczami. Jedna torba z moimi podłogami. Dokładnie jest to firma Kakus. Także podaliśmy pani wymiary dokładne, jakie mają mieć te pokrowce. Po prostu wymyśliliśmy sobie je i pani nam uszyła. Powiedzieliśmy, że tu i tutaj ma być rączka, takiej i takiej długości mają być rączki. Jakbyśmy chcieli kółeczka, to jeszcze by nam zrobiła kółeczka. Jak chcieliśmy jakąś tam wyściółkę z gąbki, to zrobiła nam z gąbki. No niestety, no trzeba sobie szyć samemu pokrowce na własną rękę pod dany zestaw, pod dany sprzęt. No i tutaj ostatnie pytanie. Co to za kamerka? Kamerka, którą nagrywamy vlogi. Słuchajcie, używamy do tego celu kamery sportowej Sony Action Cam. To jest F1000. Dlaczego akurat ta kamerka do nagrywania vlogów? Dlatego, że jest malutka, mobilna. Słuchajcie, nie ma autofokusa, więc ma na stałe ustawioną ostrość. Akurat złożyło się tak, że kupiliśmy ją na wakacje jako kamerę podwodną i no i tak naprawdę posłużyła nam do vlogów. Poza tym podoba mi się to, że ma szeroki kąt, szeroki kadr.
bo no wkurza mi, jak nieraz oglądam jakieś czyjeś tam vlogi jakichś różnych youtuberów i idzie z kamerką i widać mu pół twarzy i trochę czegoś tam. No nie wiem, czy podobałoby wam się vlogowanie w ten sposób, dla mnie średnio. Także takie twarzówy bliskie to nie są fajne, a tak to z tej kamerki, no zaraz wam ją odpalę, zrobię wam tutaj teraz ujęcie. Z bliska mamy do tego kijek. No i do tego jest bardzo fajny pilocik z podglądem na, do założenia na rękę. Także od razu widzicie, co się nagrywa. No dla mnie jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ jak gram na gitarze, to sobie mogę taki pilot założyć na rękę. No i tu macie kadr teraz z tej kamerki, z wysięgnika, żebyście widzieli, o tutaj jestem i tutaj jestem w tej kamerce teraz. No i słuchajcie, oprócz tego, no to ta kamera świetnie zbiera dźwięk. Teraz słyszycie dźwięk z tej kamery. Więc no nie potrzeba jakichś tam dodatkowych rzeczy do dźwięku, więc wystarczy to, nawet jak są jakieś tam duże głośności na sali, jest w jakichś tam rave'ach, także bardzo dobrze słychać, no w większości naszych vlogów cały dźwięk jest z tej kamerki. No dobrze, to już są wszystkie pytania, dziękuję wam za obejrzenie pierwszego odcinka Q&A. Jeżeli będziecie mieli kolejne pytania, to jak najbardziej zachęcam was do wypisywania ich w komentarzach, pod tym filmem albo w ogóle pod naszymi następnymi filmikami. No i co? Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i widzimy się niebawem. Cześć! A nie było pytania, jakiego szampanu Paweł używa? No może będzie jeszcze takie pytanie.